Cześć, witam Was drodzy widzowie i serdecznie pozdrawiam. Ja jedno zadanie z warowni Krakena i z tych ich bijatych papierowych rycerzy wykonałem już sobie poza nagraniem, a zastanawiałem się, jak można wykonać te zadania. Zwyczajnie one są oznaczone na mapie. Tutaj sygnał Feniksa. Chciałbym Wam pokazać tą aktywność poboczną, z czym to się je. Zatem widzimy się na miejscu. Zatem to tutaj, drodzy widzowie, odrodzimy się niczym Feniks z popiołów, czynimy swoją powinność. Alarm sygnałowy. Zaraz się zbliżają tutaj nasi wrogowie, ale trzeba przyznać, że ten Feniks przepięknie płonie. Lord Master, I found the beacon of House Phoenix. The fire is lit. Legions of the Phoenix are on the march. Hold the line and strike true. Cała armia będzie nasza. Wyskakujcie, chłopacy. I always thought I'd die of bubonic plague. Ciekawe, ilu was tu będzie. Też, drodzy widzowie, poza tym, że tutaj walczymy, dajcie znać, czy wszystkie poboczne wam pokazywać w filmach, czy może niektóre. Wracamy do gry. Oj, kurde. Iskarata. Tylko taki trochę oszukiwany, tu już zdążyłem się z tym poznać, że to jest na niby wszystko. Ale swoją drogą nieźli aktorzy to muszą być, skoro im to tak wychodzi. Przeładuj sobie. Ale kopniak już nie jest na niby. Nie. Coś z tej kuszy tak nie idzie, jakby miało to być. Chyba ta spluwka jest najlepsza, nie? Dużo jeszcze was tu. Sporo widać. Oj, sorry. Chciałem granata użyć. Omskło mi się. Ale chyba nie mogę, nie? To w sumie też by była przesada lekka. Karata. Wyrwaliśmy mu serce teraz. Posonius, the leader of House Phoenix wishes to parley. I will speak with her. This is Gwendolyn Firebird of House Phoenix. I congratulate you on your victory. Well said. I propose an alliance. Join our siege of Fort Thunderpump, and we shall crush the Dust King between us. Yeah, sorry, Gwen. No can do. What? Sami planujemy go zlikwidować, zniszczyć tego piaskowego króla. God damn it! Fuck with my job all you want, but stay out of my game! This is so worth it. Balsonius! The Dust Moot calls. I have discovered a way to defeat Gwendolyn Firebird. Huzzah! We shall finally win the crown and rub it in her ye old face. I have gathered our forces at the lookout. I shall be there forthwith. Widzimy się zatem na miejscu niezwłocznie, tak jak też rzekliśmy.
No i już jesteśmy naszym jakże to niezawodnym papierowym rycerzem od siedmiu boleści. I wszystko na to wskazuje, że w tym odcinku już zakończymy całkowicie nasz wątek z warownią Krakena. The bowel rod. This is why you made me come here? I'm out. Wait, it's a car! Of a sort. You love cars! Okay. This could be interesting. Huzzah! I have the perfect costume for you. Yes. Perfect. Let's put this here. Nina, ciekawe jak będziesz wyglądać. Świetnie, wszyscy na papierowo. Brawo! It hath been noted. Dobra, lecimy, lecimy. Mamy busika swojego. Taki rycerski. Coś w stylu Mad Max, czy coś w tym rodzaju, tak mi się przynajmniej kojarzy. A wy, drodzy widzowie, może dajcie znać w komentarzach, z czym wam się kojarzy to autko. Sandy Kraken stands united against the vile Gwendolyn Firebird. She shall tremble before our collective might. Aye. But first, we must seek out the leader of House Tapeworm. She is the keeper of the bow. And we must pay her toll. Oh my god. What did I sign up for? Where shall we find this keeper? Well, I called Fort Tapeworm, but she wasn't there. She's at her house. And what price does she demand? A trade. The duct tape we liberated from Fort Tapeworm in exchange for their most sacred weapon. A sacrifice indeed. Aye. But worth it. And what is this bowel rod exactly? 'Tis a great worm that dwells below the desert wastes. The cry of the bowel rod is so mighty, the walls of Fort Thunderpump shall crumble at its sound. I thought you said it was a car. For those who don't use their imagination, it is. Look, Nina, I was pretty skeptical at first too, but you have a chance. I promise it's worth it. Fine, let's go get this keeper's blessing. Ah! Greetings, Keeper of the Bowel Rod. I am Bossonius of House Sandy Kraken. A new house? Good luck with that. Phoenix and Duststorm have this year locked up. You got my duct tape? It's in the trunk. Great! The Bowel Rod's out back. What's your name, dear? Ninifer Leadfoot. What? Okay. The Keeper of the Bowel Rod gives Ninifer of House Sandy Kraken her blessing. Go forth and... whatever. Dobra, wchodzimy do gry. Zdobywamy Biesa Pustyni. It's a van. Eli, I'm trying to use my imagination, but... What the hell? The deal was the duct tape for the worm. No one told you. Gwen wanted it out of the game, so she dismantled it. You could reassemble it by, I don't know, stealing the props back from House Phoenix, I guess. Then you just do the ritual and you should be good to go. It's all in the rules book in the glove. Here are the keys. Nie ta fura? Ej, czemu robicie nas w konia? Myślałem, że my mamy wziąć całą przyczepkę. Nie wygląda mi to na Biesa Pustyni. No ale cóż. Taki mamy klimat widocznie. Housemates! We go to Fort Phoenix to claim what is ours! Here, here! Now, in typical Gwen fashion, Fort Phoenix is a sprawling, overbuilt compound with a lot of armed guards. So, I propose we use stealth. Cool. We wait until nightfall, come in downwind of them. Oh no, it's not complicated. You just drink a potion, cross your arms in front, and then boom, you're invisible. They won't just shoot me? They can't. It's in the rules. What other rules do we need to know? Well, let's see. If you put your arms down, they'll see you. So, that means if you use your weapon, or do a melee attack, you lose invisibility. Then how do I stealth attack? You can stealth melee as long as no one else sees you. But if you're spotted, then your cover's blown. So what happens if you die? Then you have to reroll a new character and go back to having zero XP. It sucks. Trust me. We're here. I've only got the one invisibility potion, so you'll have to go in alone. Drink up. Eliksir niewidzialności? Łykamy. Oh.
Zatem stajemy się niewidzialni. Damn it. O ile nikt nie patrzy, tak? A tak to nas nie widzą, rozumiem, bo to polega, że to jest eliksir niewidzialności. Zakradać to na ukłucka. Arrow to the bank. Dobra, czyli co? Musimy tak wszystkich sobie zlikwidować tutaj. Nie patrz się tu. Ktoś, aha, na górze może ktoś na nas patrzeć. Dokładnie, pierw górę zlikwidujemy sobie. Łaskotki? Ale ją wykręciło. Tu nikt nie patrzy. Fajne zadanie, muszę przyznać wam, takie urozmaicenie, nie? Do tej gry całej. Next slice. There you go. Ale rękawice masz. Dobra, tam mamy dwóch. Pytanie, czy tędy sobie przyjdziemy do nich, czy musimy się cofnąć. Pamiętajmy, że my cały czas jesteśmy pod wpływem eliksiru niewidzialności. To chyba ten sam eliksir, który przy zdobyciu kodeksu. Już nie pamiętam, który to był odcinek wstecz, ale zobaczcie sobie koniecznie, drodzy widzowie, końcówkę tego odcinka. Bo tam też był eliksir niewidzialności. Bo tam autentycznie nie było nas widać. Chyba ostatnia. Ale ma maskę. Oni więcej hałasu tu narobią. Że nikt nie usłyszy tego hałasu. Next slice. Okej, odblokowaliśmy sobie. Gdzie mam przejść tam na dziedzinie, czyli musieliśmy wszystkich zlikwidować najpierw. Myślę, że możemy teraz swobodnie biec. Pytanie, czy to tylko będzie polegało na tym, że zakradniemy się tutaj? Czy może coś więcej? Będzie taśma w skrzyni. Found the torso. Great. Meet me around back and we'll go find the rest of it. All right. Can we go in guns blazing now? I'm with Ninifer. Not my name. That's such a Ninifer thing to say. Verily. Let's slip the dogs of war. Dobra. Czyli tędy mogliśmy sobie ogarnąć ten temat. I tu się chyba właściwa walka tak naprawdę między rodami. A gdzie są moi pomocnicy? I smite thee! Running toward shield! I gotta reload! Przeładowuj. Tell the afterlife Bosonius sent you! O, są pomocnicy, Nina. Tak to była, dobrze widzę. Gdzie ktoś tu nadciąga? Ancestors, welcome me to your bosom. Będziemy bronić tego hangaru, tak? Czy to już wszystko? Found the butt. All right, you found foam shotguns too. Odjeżdżają, próbują bronić, ale ja myślę, że im się nie uda. Nie, to po nas. Nice. I'll start putting this thing back together. You too. What? Thy manner of speaking is strange to mine ears. I, Ninifer Ludfoot, shall conjure the bowel rod in our time of need. Nie wygląda na ciężko stopą, przyznajcie. Idźmy.
Zatem wyruszajmy bój na piechotę. No skoro tak gro każesz, to czemu nie? Alas, they sound the alarm. They know we are here. My hat escapes from my eyes! Greetings, Gwendolyn. Why am I seeing you on my fort security cameras? I thought I told you to leave my game alone. Your game? Well, here I thought it was everyone's game. Fuck you! You're doing this just to piss me off. I doth protest thy accusation. Good day! Dobra, gdzie jesteście, chłopacy? Już po tobie. Motherfucker, did you hang up on me? I said good day. No, you listen here. Co my tu mamy jakieś zdjęcie do wykonania jeszcze? Am I getting pulled over? Hope you're using hands free. Bye. Son of a... Nie wiem, czy to jest dobry moment na wykonywanie zdjęć. Ale spróbujmy. Jak już tu jesteśmy. Z jakiegoś punktu by trzeba było to wykonać. Stąd może będzie lepiej. Zdecydowanie. To też jakby za szeroko. Za blisko. Dobra, skoro gro mówisz, że za blisko, to będziemy z daleka robić. Keeping it strange. No i mamy kolejną aktywność poboczną. Dobra, atakujemy dalej, nie? To takie trochę oderwanie od naszego wątku dzisiejszego przewodniego, czyli papierowy rycerz, a właściwie już cała armia papierowa. Ale ta strzelba jest fajna na podbieganie. Gdzie ty uciekasz? My comrades will avenge me! Zdobywamy cały szczyt papierowego królestwa. O, tu większa zgraja. Ale nam rypsnął. Za to skarata. Wilgotki pod żeberkami. Pięknie. Biegliśmy w nią. Wchodzimy tutaj w to całe zadanie jak masełko. They won't see me coming! Pięknie. Przeładowuj. Ja nie wiem, czy my już na to zadanie mamy nie czasem za wysoki poziom, bo wchodzimy tu jak chcemy. Robimy wszystkich jak chcemy. Dajcie znać, na którym poziomie wy, drodzy widzowie, rozwikłaliście to zadanie, oczywiście, jeżeli gracie w tą grę. How's it going up there? Got the Balrog's head yet? Forces are closing in! We'll need to wingsuit it down to you! Fly, my friend! Get that to Nineveh! But what of you? You have no wingsuit! I shall draw the Phoenix away to buy you more time. The Balrog is more important than me. Żebyśmy tylko wylądowali tu. Taką nawrotkę robię dość dużą. Pięknie, dobra. Nie ogarnąłem do perfekcji tego lądowania. Co tam, Nina? The final piece. Use it. Hurry. Why? Where's Eli? He stayed behind that I might escape. We have to go back for him. But first, I shall conjure this fell beast. Teraz dopiero będą jakieś tańce deszczu, przywoływanie.
Polipa. Holy of holy shits! Now what? Now we need to do the ritual to bring her to life. The instructions say we need a salt circle, so I used a bag of road salt from the trunk. Czym ty do mnie rozmawiasz, kobieto? A, dobra, my mamy ją chronić. The bowel rod is nearly restored. Holy shit! You actually did it? Maybe if our two houses work together, we'd actually stand a chance. Wait, really? Join sides? Yeah, why not? Dwóch stron nadciągają. Pytam, Nina, robisz ten rytuał? Kto cię tu ogarnia? Dobra, Nina, chyba... Panie Cługi Bugi. Wichu. That's verse one of how many? Wichu. My tu robimy wichu. To jest wichu. Dajcie spokój. Wichu jest ważniejsze. Dawaj dalej. Wichu che. Dangaera. 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 Wichu e. Who wrote this shit? Here they come again. Dobra. Show thyself. Karata ciebie. On chyba teraz na serio oberwał ze spluwy z kolby. I shall knock you out. My ashes in a drop. I nadajesz radę? Wichu. Taskowana, patrzcie. Alelu ta zi puta. Re. Roda si znaczin. Shit, the bastards are back. I was just finding my rhythm. I always thought I die of bubonic plague! That's it. I gotta reload! Przeładowuj, Nina, spokojna, twoja rozszokrana. My time on this world has ended! Karata ciebie. Wyrwane serce. Cios smoka, wichu. Kończ te rytuały, Nina. Chyba się udało. Maszyna ożyła. Dobra, dosiadamy bestii pustyni. W końcu to nie byle co. I escaped from the fort, but Phoenix has me pinned down in a little shack. Hold fast. The bow rod is coming. No Sandy Kraken shall re-roll today. Lecimy z pomocą. Ahoy hoy! You asshole! Do you know how much that ticket was? You are too late, Firebird. The bowel rod lives. What? How did you... Sandy Kraken shall see you on the battlefield. We must take cover! My mamy wsiąść do bestii. Hell hath released its creature! Ha, w bestii mamy zaryczeć. Sorry, że nie ogarnąłem. My life was not wasted. There is no escape. Give me one second. Odczuciu tego tu z prawej powinno chwycić z tym ryczeniem. Coś jeszcze tu do ryczenia? My nightmare becomes... Elijah, thou art safe. Aye.
thanks to Ninifer and thee. Hey, thou made it this far on your own. That's badass. True. And thou hast made one tricked out ride. No doubt. Now let's rev this bad girl up and go take the crown. To jeszcze nie koniec, jeszcze musimy zdobyć tą koronę. Nie, już ją mamy, drodzy widzowie. Ale niesamowite zadanie z jajem, świetnie się tu bawiłem, w szczególności jak ten rytuał Nina odprawiało, Wichu Wichu, czy jak mu tam było. I zdobyliśmy też bestię pustynną do naszego garażu, co to za cacko. I w tym miejscu rzecz jasna zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku.